Cześć, z tej strony Mariusz Bernacki, witam Cię na moim kanale i dzisiaj chciałbym Ci przedstawić nieco kiepską informację. Tak jak widzisz, chodzi o Keywords Everywhere, czyli darmową aplikację, wtyczkę, dzięki której można było widzieć, jaki jest wolumen na słowa kluczowe gdziekolwiek, które zostają indeksowane przez Google. Czyli tak jak Ci pokażę tutaj, wcześniej wpisywaliśmy na przykład już tutaj powinno się pojawić taki i nie ranking, tylko ilość wyszukiwań pod danym słowem kluczowym. Jak klikamy tutaj na przykład, tu powinno się takie coś pojawić. Teraz się nie pojawia już od kilku dni. I co jest tego przyczyną? Niestety to, że już Keywords Everywhere nie jest bezpłatne. Niestety. I jeśli chcesz skorzystać z tej wtyczki, no musisz niestety wykupić, tak jakby to nie jest plan, a pakiet słów kluczowych. Jak widzisz, najtańszy pakiet jest to $10. I dostajesz 100 tysięcy kredytów. I wiele osób myślę, że z tego korzysta i pomimo tego, że jest płatne, nadal będzie z tego korzystać, bo jest to naprawdę bardzo dobra wtyczka. I aby doładować sobie konto tutaj na tym Keywords Everywhere, to wystarczy wejść tutaj w tą wtyczkę i tak jak tu widzisz, credits left 0. I wystarczy kliknąć purchase additional cost. I tutaj już jest pod mój e-mail podany, pod moje API i klikam buy now i wykupuję. 100 tysięcy kredytów, z tego co się dowiadywałem, powinno starczyć na około miesiąc, może dwa, może nawet więcej, w zależności jak często wyszukujesz słowa kluczowe. Jeśli publikujesz produkty low content i robisz to bardzo często, no to myślę, że będzie to przydatna opcja. Ja myślę, że skuszę się i wykupię te $10, bo $10 na miesiąc czy na dwa miesiące to nie jest wcale dużo, a jak widziałeś we wcześniejszym moim wideo, w którym przedstawiałem Keywords Everywhere, jest naprawdę przydatne i no szkoda, że już jest płatne, że nie ma darmowego, nawet widzisz, tu jest informacja, że jest w tym momencie płatne od 1 października, czyli już od 8 dni jest płatne, niestety. Prawdopodobnie, bo tutaj jest podana taka data. I ja sam właśnie ostatnio zastanawiałem się, czemu to nie działa i zacząłem troszkę grzebać, ale nie sprawdzałem oficjalnie tego na stronie. Teraz widzę na oficjalnej stronie, że trzeba po prostu wykupić. I też ważne, pamiętaj o tym, że nawet jak wykupisz, to tutaj włączaj sobie i wyłączaj, ponieważ jeśli zostawisz włączone na cały czas i będziesz cokolwiek wyszukiwać w Google, to wtedy te kredyty się liczą, więc stracisz wtedy dużo kredytów niepotrzebnie, więc wtedy jedynie jeśli wyszukujesz słów kluczowych, to wtedy to odpalasz, jeśli kończysz, jak kończysz wyszukiwanie, wyłączasz, klikasz, żeby było off i zostawiasz tak jak jest. Tutaj wszystko widzisz, możesz sobie rynek nawet wybrać. I no, tak jak mówię, no po prostu niestety już nie jest bezpłatne, prawdopodobnie już nie będzie, z racji tego, że zbyt wiele osób się tym interesowało, przypuszczam, i postanowili na tym po prostu zarobić, no bo no cóż, no takie jest życie. To było takie informacyjne wideo, dzięki któremu myślę, że każdy będzie po prostu na czasie, jeśli chodzi o zmiany w bezpłatnych czy też płatnych aplikacjach i wtyczkach. Jeśli podobał Ci się ten materiał, proszę Cię o zostawienie łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Kliknij też dzwoneczek, aby nie ominąć kolejnych powiadomień dotyczących nowych filmów. Pozdrawiam Cię i życzę Ci miłego dnia lub też wieczoru, w zależności kiedy to oglądasz. Trzymaj się, cześć!